Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu dziewiarskiego. Ja nazywam się Gabriela, a na Instagramie oraz tutaj na YouTubie znacie mnie jako Fiordlana. Fiordlana dlatego, że już ponad 10 lat mieszkam nad norweskim fiordem. Dzisiaj pierwszy raz mam ściągę, a dokładnie dlatego, że mam tutaj spisane wszystkie gramy, ponieważ tak jak już widzicie po tytule, chciałabym podsumować drugą edycję akcji Pogromcy Zapasów, w której brałam udział, ale tym razem nie brałam udział do końca jako uczestnik, ponieważ byłam sponsorem, no i będąc sponsorem oczywiście nie mogłam wygrać żadnej nagrody, ale mimo to mam nadzieję, że zmotywowałam moją akcją, czy moim udziałem w tej akcji mimo wszystko kogoś do przerabiania swoich zapasów, ale o tym trochę później. Chciałabym pierwsze jeszcze powiedzieć o kilku innych rzeczach. I tak myślę, zaczniemy może od mojego Fiske Tour Dress, mojej zielonej sukienki, ponieważ szukam osób do testowania, już kilka osób jest, ale jeśli jeszcze się nie zgłosiliście, a mielibyście taką ochotę, no to zapraszam, testy ruszają w poniedziałek. Przepraszam, w niedzielę, tak? No, można powiedzieć od poniedziałku, możemy już spokojnie zacząć, więc testy ruszają już teraz i będą trwać około 6 tygodni. No ja taki mam plan, żeby rozpocząć, czy zrobić premierę na początku grudnia, więc spokojnie każdy zdąży, myślę, że jest to spokojnie dość dużo czasu na przerobienie. No a więcej informacji, jeśli byście chcieli uzyskać, to zapraszam na mojego Instagrama. Tam są podane rozmiary, jakieś szczegóły, ewentualnie napiszcie do mnie czy komentarz. No, najlepiej by było właśnie wiadomość prywatną na Instagramie, no bo tutaj jednak na YouTubie nie idzie napisać wiadomości prywatnej. Albo ogłaszałam się tak samo na kilku grupach na Facebooku, więc mam nadzieję, że mnie znajdziecie. No i zapraszam, jeśli jesteście zainteresowani. Także to była kwestia sukienki i testów, do których się bardzo cieszę. A druga sprawa, właśnie mija pierwszy tydzień z dwóch. Nakala moje mitenki, które pojawiły się tutaj na kanale. Wiem, że już pierwsze mitenki powstały. Half Rue Mitens, mitenki bez palców. Jeśli nadal macie ochotę, można dołączyć na spokojnie i zrobić razem z resztą dziewczyn takie mitenki. O których jeszcze dzisiaj powiem na pewno, ponieważ one też powstały pod wpływem, można powiedzieć, akcji pogromców, no ponieważ na takie jedne niecałe 70 gram włóczki i ja też zrobiłam kolejną wersję z zapasów, ale o tym już na tym całkowitym podsumowaniu. No i tak myślałam, czy mówić Wam o tym, czy nie mówić, ale był to dla mnie taki trochę bardzo ciężka decyzja, ponieważ mówiłam Wam, że będę próbować przyjechać do Wrocławia na 2 grudnia na targi. No i niestety już teraz na ten moment wiem, że to mi się nie uda z kilku względów. No, nie będę o tym opowiadać, no bo to nie ma akurat, myślę, największego sensu. Ale no przyznam, że trochę się popłakałam, bo bardzo, bardzo chciałam. Może nie ze względu na targi, na kupowanie włóczek, chociaż to by były moje pierwsze targi, więc nie mam jeszcze takiego doświadczenia, ale nabrałam ochoty po tych właśnie relacjach dziewczyn z targów, które odbywały się w tym roku. I bardzo chciałam tam być, tym bardziej, że wiem, że dość dużo osób, które mnie obserwują, będą na takich targach, właśnie tych dokładnie we Wrocławiu. I byłaby to cudowna okazja się spotkać, no ale niestety. Z kilku względów, no jest to siła wyższa, jak to się mówi, i no niestety nie może tam nie być, więc bardzo przepraszam, jeśli ktoś liczył, że będę mogła się z nim spotkać. Bardzo chciałam się z Wami spotkać, bo tak samo pisałam z kilkoma dziewczynami, które ja chętnie bym się spotkała z Wami, no ale niestety nie mogę. Ale tak pomyślałam, ponieważ jest też dość dużo osób tutaj w Norwegii i może ktoś ma ochotę i możliwość spotkać się na takim niezobowiązującym, oczywiście takim spotkaniu, powiedzmy dziewiarskim, z rutami, szydełkiem, przy kawie w Bergen. Więc jeśli macie ochotę, ja przyznam szczerze, że jestem w stanie nawet pojechać, mam prawie 2 godziny do Bergen,
ale jestem w stanie pojechać nawet dla tej jednej osoby, ponieważ no, dzieli nas tak coś pięknego jak pasja. I dla mnie, no warto. No, bardzo żałuję, że nie mogę być w tym Wrocławiu i spotkać się z większością z Was, bo wiem, że dużo dziewczyn będzie. Wiem, że dziewczyny z Niemiec też przyjeżdżają i tym bardziej ubolewam. No ale niestety, no to nie był mój wybór, jak wiecie. Ja bardzo chciałam, no ale trudno, no taka decyzja zapadła. Na osłodę właśnie postanowiłam sobie, że spróbuję. Może ktoś będzie miał ochotę się ze mną spotkać. Ja bardzo bym chciała się spotkać z kimś, zrobić takie spotkanie dziewiarskie. Jeżdżę tutaj raz w miesiącu, mniej więcej wypada właśnie z Norweszkami, ale jednak te polskie nasze spotkania to by była taki troszeczkę inny akcent, więc mam nadzieję, że odezwiecie się do mnie, zawsze ustalimy jakiś dogodny termin. A jak zbierze się jakaś większa grupa, no to kto wie, uznamy, uda nam się ustalić jakiś fajny wypad, jakieś częstsze spotkania, byłoby coś naprawdę fajnego. Więc ja wystawiam pierwsza, podnoszę rękę, hello, ktoś chce się spotkać, dajcie do mnie znać, ustalimy jakiś ten, nie chcę narzucać, ponieważ no, wiem, że tutaj ciężko się dostosować tak do konkretnego terminu, ale mówię, ja jestem i po prostu dajcie znać. Ustalimy coś. Fajnie, jeśli byście byli chętni zrobić sobie takie polskie spotkanie dziewiarskie w Norwegii. Także tyle. Powiedziałam sobie, nie będę mówić za dużo na ten temat, ponieważ no, już mi trochę smutno z tego powodu, bo no, chciałam się z wami spotkać, bardzo chciałam się z wami spotkać, no ale niestety. No, już nawet mój pies płacze. Wybaczcie, no znowu jest problem też z owcami po drugiej stronie, a on no niestety nie może być puszczony do owiec. Tutaj jest zabronione puszczanie psa luzem, musi być na smyczy. No i nie może się tak za bardzo wybiegać. Zresztą te owce od razu uciekają, no to on też nie może do nich podbiec, no. A instynkt mówi sam ze siebie, no jak słychać. Mam nadzieję, że za dużo nam tutaj nie poprzeszkadza. No i myślę, że przejdziemy może do pierwszego podsumowania takiej stricte wagowej części, ale nim to zrobię sobie może łyczek. Zrobiłam sobie dzisiaj herbatkę z cytrynką. Och, jeszcze trochę za gorąca, ale mam jeszcze cały dzień piję lemoniadę cytrynową. A dlaczego? Jak widzieliście mnie na Instagramie, mieliśmy bardzo fajną przygodę z moimi dziewczynami. O tym powiem na samym końcu, bo nie wiem, czy wszyscy chcą słyszeć taki temat norweski, który zawsze pojawia się u mnie na kanale. No i trochę się czuję na gardle, że trochę nas to. Pogoda nas nie rozpieściła, strasznie wiało i padało, ale mimo to było super, więc zapobiegam. I właśnie piję dużo cytrynki. Dzisiaj na obiad zrobię chyba zupę cebulową, żeby właśnie trochę tych witamin i trochę podbudować swoją odporność, jak czuję, że coś już może być na rzeczy. Także moja lista. I zacznijmy od tego, że jak widzicie u mnie za mną, udało mi się. Jestem tak mega z siebie dumna, ponieważ udało mi się zużyć te moje 3 kilo akrylu, a nawet ponad 3 kilo, ponieważ tak się zmobilizowałam. Dziergałam po prostu wszędzie, nawet na spotkanie dziewiarskie wzięłam ten mój wielki koc, o którym opowiadałam ostatnio. Dywan, który w sumie stał się dywanem dla moich córek do pokoju. I no, zrobiłam też furorę i też rozmawialiśmy trochę na temat tej akcji. No oczywiście to jest polska akcja pogromców zapasów, ale zainteresowałam tym dziewczyny z mojej norweskiej grupy dziewiarskiej i o tym też chciałam troszeczkę opowiedzieć. Ale zacznijmy od tego, że 1020 gramów to był ten pierwszy kocyk, który miał być pledem takim narzutką na łóżko, ale się okazał dużo za mały. Ponad kilo włóczki, ale no podwójne duże łóżko, no jednak dużo większe. No i ten koc bardzo spodobał się mojemu psu. Co prawda dostałam też komentarze, czy wypada dać akryl dla psa,
Ale jeśli chodzi o wełnę, to on lubi robić w tym dziury, więc wiem, że wełna na pewno by się nie sprawdziła. A na tym właśnie akrylowym lubi leżeć, lubi sobie zakopywać tam swoje smaczki i przynajmniej go nie zniszczy tak szybko, jak wiem, że zniszczyłby wełniane, ponieważ no, to jest ten jednak typowy zapach owcy, co on to lubi, więc on by tam zaraz rozkopywał na zasadzie, żeby wygryźć, zrobić dziurę, żeby no, dostać się do tego zapachu, czy do tej owcy, powiedzmy, tak. Więc wiem, że naturalne by nie mogło być, a w tym się zakochał. Korzysta, to jest najważniejsze i mu się przydało. Kolejnym właśnie był ten dywan pasiasty, szaro-biało-czerwono-czarny. I on już pokazywałam w ostatnim odcinku, więc tutaj nie będę pokazywać. No i to jest jako kilogram i 1 gram. Kolejnym projektem były mitenki, moje niebieskie, 68 gram. I kolejną, co się pytałam właśnie z tą brązową, co tutaj miałam taką brązową, taką brązową włóczkę. Akrylową, no nie wiedziałam, co z tego zrobić, i powstał taki koszyczek. Tutaj mam te na szydełku, i tu są te oczka, czy bym źle nie powiedziała, ściek reliefowy, więc to jest takie bardziej sztywne, ale też tak ściąga do środka. Już miałam w tym moteczek takiego właśnie ombre kokonka, i jest to naprawdę fajne, fajny właśnie taki domek dla kokonka. I też mogę tutaj włożyć swoje projekty. Teraz właśnie wyciągnęłam, żeby Wam pokazać, ale już z niego korzystam. Jestem zadowolona, wykorzystałam na część użytkową. I to jest 280 gram. Kolejnym projektem były poduszki, znaczy się poszewki na poduszki. I tak jak tam już zaczęłam, zrobiłam w trzech częściach, czyli tutaj przednią część. I z tyłu tutaj dwie, taką krótszą z góry i tutaj z dołu troszkę dłuższą, że one nachodzą na siebie, więc jak włożę poduszkę, to nie będzie aż tak widać. I po prostu połączyłam tutaj półsłupkami naokoło i taka wyszła fajna poszewka. I tutaj było, że 239 gram właśnie tej puszystej takiej włóczki, która miała być pierwotnie na pluszaki, ale jakoś nie byłam przekonana co do pluszaków. Robiłam chwilę przerwy, bo już za bardzo się rozszczekał. I to była ta szara. I później w komentarzach doradziliście mi, aby zrobić po prostu jeden taki długi prostokąt i połączyć. Więc kolejna właśnie powstała taka szara, że jeden długi prostokąt i po prostu tak samo tutaj połączyłam, więc nie ma tutaj ani na górze, ani na dole. Powstało trochę szybciej, jakiejś szarej mi już brakło, więc z przodu jest taka pasiasta, no z tyłu jest trochę bardziej niebieska, ale to nie ma aż tak znaczenia. Tutaj już moja starsza córka sobie zaklepała, powiedzmy, tą niebieską poduszkę i ona waży 230 gram. I ostatnia, taka właśnie pasiasta. I moja młodsza córka sobie już też zaklepała tą poszewkę, ponieważ stwierdziła, że identycznie wygląda jak takie lody trio, czyli truskawkowe, waniliowe i czekoladowe, co są w takim dużych pudełkach u nas. Więc ona chce takie poduszkę lodową o smaku lodów, więc tu są moje poszewki i ona 242 gramy. Tutaj jeszcze co do tego podliczenia miałam drugie mitenki. To były mitenki, które nagrywałam właśnie tutorial i też 68 gram. I podsumowując to, wyszło mi 3 kg 194 gram. I oczywiście zostało jeszcze troszeczkę czasu do końca tej akcji i nie poprzestałam na tym. Ponieważ powstało jeszcze kilka projektów, ale może nie będę dokładnie mówić po kolei, jak one powstawały, bo chcę o niektórych troszeczkę więcej powiedzieć, ale przede wszystkim opowiem o mitenki, oczywiście dla moich córek musiały też powstać mitenki dla córek, też z resztek włóczki.
które kiedyś robiłam im albo czapki, albo opaski. Znaczy się nie im, robiłam opaski albo czapki, w sumie to i to robiłam. Z dwóch nitek, z takiej właśnie jasno-różowej i z takiej cieniowanej, takiej melanżowej, nie, cieniowana, dobrze mówię, takiej ombre, o. Kolorowej, takiej różowo-fioletowo, trochę takiej, widzicie, tutaj jest troszkę taki niebieski. Robiłam i czapki, i opaski na akcje charytatywne. No i że zostało, to zrobiłam mitenki. Na ostatnią mitenkę, jak widzicie, tej jasnej tutaj, różowej mi brakło, więc zrobiłam z trzech nitek, tylko tej kolorowej, ale że to będzie tak od, powiedzmy, od środka tutaj dłoni, no nie będę wkładać, bo jest trochę za mała na mnie, ale od środka dłoni, więc no nie będzie aż tak widać. Pytałam się mojej córki, czy nie będzie przeszkadzać. Nie, są super i w ogóle się też cieszą, że mają swoje, swoje mitenki. Ale dodatkowo zostało mi dość dużo tej, i tutaj 150 gram na te cztery mitenki, dwie pary. Zaliczam do całej puli pogromców zapasów. I tutaj, że została mi właśnie ta cieniowana jedynie, to znalazłam jeszcze ten jeden motek, co raz gdzieś tam mi zaginął. Zawieruszył się razem z włóczkami bawełnianymi. Został mi jeszcze jeden taki biały akrylu, więc powstała taka jeszcze niewyprana, niezblokowana, taka podstawka pod garnek. Zwykłym kwadratem babuni. Tutaj widzicie, już trochę mi zaczęło brakować, a chciałam powiększać, żeby nie został sam biały, więc zrobiłam takie trochę tutaj jeden tylko biały, kolorowy, biały. Więc taka podkładeczka. I kolejne 56 gram wykorzystane i już wiem, że, bo tej włóczki nawet nie dokupię, więc no bez sensu było to trzymanie, aż było jej dość dużo, więc zużyłam dwa dodatkowe, można powiedzieć, ten jeden motek i te 6 gramów, które zostały mi po rękawiczkach. Dodatkowo dwa projekty, które rozpoczęłam, które zrobiłam z zapasów, dlatego też wliczam. Tutaj rozpoczęłam właśnie projekt typu Alger. Tak jak Alger Top. Jeszcze nie wiem do końca, jak to tam wyjdzie, więc nie będę za dużo mówić. Coś tam kombinuję, ale na razie skupiłam się na tym drugim projekcie. I tutaj w tym wyszło mi 48 gram. Tutaj prawie drugi motek skończyłam. Przepraszam, prawie ten jeden motek skończyłam. Właśnie muszę zacząć drugi, więc na razie to odłożyłam. Ale dodatkowe 112 gram mam tutaj w czerwonej włóczce. I tutaj przyznam się od razu, że musiałam dokupić motki, ale ich nie wliczam, oczywiście. Ale użyłam tutaj resztek. Jak na razie mam resztki włóczki z zapasów, dlatego wliczam w moje podsumowanie. I jest to kolejny projekt z Fisketur. Nie będę jeszcze mówić co. Już jak widzicie gonię, bo już nie mogę się doczekać, za niedługo zacznę tutaj tą górną część. Albo w sumie Wam powiem. A powiem Wam. Będzie to bluzka na długi rękaw. Dużo osób do mnie pisało pod właśnie tym moim tee, który mam na sobie tutaj, z rękawkiem, że fajnie by wyglądał taki właśnie z długim rękawem. No i tak pomyślałam, a, to dorobię, to po prostu tutaj długi rękaw, będzie kolejny projekt. No ale jak to ja? No nie mogę tak zrobić. Czułabym się jakoś dziwnie, jakby po prostu zrobiła kopię w klej ten sam projekt, tylko tam drobniutka zmiana. Więc powstało w mojej głowie nowy projekt, który już chcę zobaczyć, czy mi się uda, czy wyjdzie mi tak, jak mam w mojej głowie, będzie wyglądał troszeczkę inaczej, że będzie to kolejny projekt z serii, a nie tylko dubel tego, co już było, tylko z tam z małą zmianą, no bo mogłabym po prostu przedłużyć ten rękaw w tym topie, który już jest, ale nie, nie zrobię tego, będzie całkiem coś innego. Oczywiście też ze stosowaniem tej siateczki, ponieważ no jak to seria, to seria, więc będzie w podobnym stylu, ale troszeczkę inaczej. I będzie to Fisketur Bluse, więc już wiecie, jak się będzie nazywać.
Mam nadzieję, że już niedługo skończę ten projekt, no gonię szybko. I tutaj właśnie, tak jak mówiłam, 112 gram tego projektu. Więc moje całkowite podsumowanie pogromców zapasów i tego miesiąca to jest 3560 gram. I się cieszę niezmiernie. I muszę się do czegoś przyznać. Łyk wody, żeby ochłonąć. Herbatki, żeby ochłonąć. Akcja polegała na tym, aby przez ten miesiąc zużywać swoje zapasy włóczki i nie kupować nowej. Przez ten miesiąc. Trochę niektórzy źle zrozumieli, że chodzi, żeby teraz w ogóle nie kupować włóczki, tylko przerabiać wszystko, co mamy w zapasach. I nie, to o to nie chodzi kompletnie. Chodziło po prostu, żeby brać w tym miesiącu udział, żeby właśnie spojrzeć na te swoje zapasy, spojrzeć na swój typ kupowania, żeby spojrzeć na swoje projekty, na swoje wybory i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę najmniej tutaj miało to na celu zniechęcenie nas do robienia zapasów. To w ogóle nie o to chodzimy, ponieważ musimy mieć zapasy. No i ja, tak jak mówiłam, nie dość, że dokupiłam dwa moteczki do tego projektu z Fisketur, ale użyłam jak na razie tylko tych zapasów, dlatego tam to się nie liczy. Ale już tu odsuwam moją szafę, moją komodę. I tak, zrobiłam nowe zakupy. Dokupiłam dość dużo. Jest tu jeszcze trochę paczek, ale są to zapasy od mojej koleżanki, ponieważ ona wyprzedawała trochę swoich włóczek. I przyznam się Wam szczerze, że i tak jestem z siebie dumna, bo kupiłam tylko to, na co już mam w głowie projekt, a nie kupiłam wszystko, co w pierwszej chwili chciałam, ponieważ no, promocja, cena była bardzo okazyjna. I nie dałam się skusić tak wcześniej, więc już jest bardzo pozytywny aspekt właśnie tej akcji, w której brałam udział. Tutaj już te projekty mają swój pomysł. Dodam tutaj, mam jeszcze. O, nie, szara była. Dwie szare, dwie różowe. O, takie kolorki. I tutaj już będą, to jest bambus z bawełną. Bambus z bawełną. I to będą między innymi sweterki też dla mojej córki, ponieważ no, ona ma atopowe zapalenie skóry i ją dość mocno podrażnia. Schowam, nie będę szeleścić. Ją dość mocno też podrażnia właśnie ten wełna, więc dla niej też będą takie sweterki, ale sobie sprawdziłam i tak po kupieniu tamtych włóczek jestem, można powiedzieć, o kilogram na minusie, więc nie jest tak źle. Dalej kilogram, można powiedzieć, z zapasów mi zniknął, więc nie jest tak źle. I chciałam jeszcze tutaj, wybaczcie, coś mi sucho w gardle. Chciałam jeszcze tutaj trochę poruszyć temat właśnie tego, tej całej akcji. Jak ja to rozumiem, bo wiem, że dość dużo było negatywnych też komentarzy pod tą akcją, że negatywnie wpływa na dziewiarki, ale myślę, że to głównie pisały osoby, które nie zrozumiały sensu tej akcji. Ale nim przejdę do tego, to chciałam po prostu po kolei, ponieważ każdy tydzień miał jakiś swój temat. No i pierwszym tygodniu był temat zapasów, czyli trzeba było pokazać swoje, przejrzeć swoje zapasy, pokazać je, w jakiś sposób opisać, przedstawić. I to jak widzieliście u mnie, ja przedstawiłam tylko kwestie zapasów, te co miałam tutaj, akrylowe, które chciałam redukować w tej akcji. I to oczywiście chodziło właśnie głównie o ten sens, aby przejrzeć swoje zapasy, aby zwrócić uwagę, co my tak naprawdę mamy. I u mnie pierwszym pomysłem oczywiście było, w tej edycji ja chcę
pozbyć się akrylu, takiego 100% akrylu, ponieważ wiedziałam, że no, szkoda mi było to wyrzucić, znaczy się wyrzucić, w życiu bym nie wyrzuciła włóczki, ale szkoda mi było niektóre oddać, chociaż i tak oddałam bardzo dużo włóczki przed samą akcją, zrobiłam takie porządki i oddałam dość dużo, i czy do przedszkola, oddałam trochę mojej mamie, oddałam mojej koleżance, która też jest artystką, nie robi jeszcze, też uczy się trochę na drutach, na szydełku, ale ona jest trochę innego typu artystką, robi rzeźby, robi takie obrazy, więc ona też wykorzystuje takie różne drobne resztki, więc ja zbieram dla niej takie właśnie reszteczki tych moich włóczek, więc ja nie wyrzucam. Ja mówię czasami tutaj na filmie o tak jak po tym koszyczku, tym tutaj, został mi taki kłębuszek i ja mówię, a to jest do wyrzucenia, ale to jest na zasadzie do wyrzucenia do worka, albo mam worek, który jest przeznaczony na zasadzie dla moich dzieci, gdzie trafiły właśnie resztki tych puchatych włóczek z poszewek, co one mogą jeszcze coś z tego tworzyć, albo jak naprawdę są takie totalne resztki, to wrzucam do tego worka, gdzie jest, czy tam do tego miejsca, gdzie wiem, że jak mi się więcej nazbiera, to daję do tej koleżanki, albo gdy jest przy okazji, gdzieś się mamy spotkać, no to wtedy daję jej, więc ja w życiu bym nie wyrzuciła jako do kosza włóczki, tak, no nie wyobrażam sobie tego, ale wiem, że to będzie zaopiekowane, no to już jest przerobione, to już jest zużyte i wyrzucenie tego do kosza nie oczyści świata, no wręcz przeciwnie. No i właśnie ten pierwszy tydzień głównie miał na zadaniu to, aby zwrócić uwagę na swoje zapasy, żeby przez ten miesiąc nie kupować, a kreatywnie też spojrzeć na te różne pojedyncze motki włóczki, co zostały po projektach, żeby no jakoś się też zmobilizować, żeby zużyć to, co mamy, albo te projekty, które mamy już w głowie zaplanowane i chcieliśmy kupić na to włóczkę, żeby spojrzeć, czy czasami ta włóczka nie leży gdzieś na dnie szafy. I moim zdaniem to był najważniejszy sens tego właśnie pierwszego tygodnia. I drugim tygodniem, co myślę, że Aga zaskoczyła totalnie wszystkich, to była aktywność fizyczna. I tak jak już mówiłam w poprzednim odcinku, zaskoczył ten temat chyba wszystkich, no bo jak dziewiarka, aktywność fizyczna, a to się ma bardzo, bardzo do siebie, ponieważ no, wykonujemy jakąś fizyczną pracę. I nie dość, że robimy fizyczną pracę dłońmi, rękami, barki, no to nasza dolna część ciała w ogóle tak jakby nie bierze w tym udziału. Więc jest ta dysproporcja, co prowadzi właśnie też, tak jak mówiłam, do podjadania jakichś niezdrowych tu chipsik, tu coś, no bo fajnie posiedzieć, podziergać i tam sobie coś poskubać. A po drugie, nadwyrężamy górną część naszego ciała, a dolna część no, siedzi na kanapie i jak to niektórzy mówi, rośnie. Więc tutaj też ta akcja, czy ten tydzień tej akcji, ten o aktywność fizyczną, też miała zwrócić na uwagę też na nasze kontuzje, jakie no niestety w dziewiarskim świecie mają miejsce i pewnie nie jeden z Was wie, o czym mówię. Ja też miałam kontuzję barku i przez 3 miesiące nie mogłam nawet ruszyć ręką, a co dopiero mówić, żeby dziergać czy coś, więc to było no 3 miesiące wyjęte z życia tak naprawdę. I ja nie chciałabym nigdy więcej wrócić do tego momentu, że ja na tak długi czas nie mogę dziergać, bo to jest część mojego życia i tak samo jak od ostatnich miesięcy staram się trochę zejść z mojej wagi, może nie tyle, że bo czuję się grubo, ale nie czułam się dobrze z tymi kilkoma fałdkami, które miałam na sobie, a wiem, że były głównie też spowodowane tym, że więcej czasu zaczęłam siedzieć na kanapie, więcej szybciej dziergać, ale no to nie przekładało się na właśnie spalane kilogramy. Więc bardzo, bardzo fajny temat, bardzo ważny temat, bardzo często niestety pomijany i ta akcja naprawdę pokazała bardzo wielu
osobą z tego naszego dziewiarskiego, rękodzielniczego świata, że no to też jest bardzo ważny aspekt, o którym warto mówić, o którym przede wszystkim warto pamiętać i robić sobie przerwę, pić wodę, no dużo ważnych rzeczy, dlatego ja też mam tutaj zawsze przy nagrywaniu, ponieważ to też jest trochę związane z dziewiarstwem. Ja sobie łykam i tak jak ktoś mi napisał w komentarzu, że o, jak ja łykam, to sobie przypomina, że też ma się napić. Więc przypominam, teraz chwila przerwy, wzięłam herbatkę, teraz wezmę lemoniadę. Pamiętajmy o dobrym nawodnieniu. I trzeci tydzień to była inwentaryzacja zapasów. Czyli spisanie, ważenie, mierzenie, opisywanie. I przyznam się szczerze, że ja tak w 100% nie wzięłam w tym tygodniu udziału, powiedzmy, ponieważ ja nie ważyłam, nie mierzyłam. I tak jak Aga mówiła, to nie jest dla wszystkich. To nie jest jakoś mega obowiązkowe, to jest dobrowolne. Czy czujemy że taką potrzebę, że chcemy wiedzieć dokładnie, ile czego mamy? Ponieważ bardzo często nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę, ile pieniędzy mamy ulokowane w tych włóczkach. I to jest też takie trochę zderzenie się z właśnie tym naszym konsumpcjonizmem, czyli kupowanie dla samego kupowania, co no nie do końca ma sens, jeśli my tych włóczek nie przerobimy, albo kupujemy tylko dlatego, że było tanio, było dużo, no to to właśnie było całe to sedno spisywania zapasów. I ja już wiem, że ja nie mam 100% akrylu w moich zapasach. Pozbyłam się tego w bardzo pozytywnym sensie. Przerobiłam to na coś, co jest użytkowe, co cieszy nie tylko mnie, ale też osoby, no powiedzmy w sensie obdarowane przeze mnie. I ja też już teraz mam inne spojrzenie na moje zakupy w przyszłości. Bo to jest właśnie sedno. To jest właśnie te, no cudowne, że Aga wymyśliła właśnie te cztery tematy, że każdy tak naprawdę ma jakiś wpływ na nasze myślenie. I tak jak mówię, ja nie spisałam, ja nie wiem ile mam dokładnie, czego ja gram, ale powoli między te projekty, które mam, konkretnie wiem, a to będzie moja sukienka, to będzie mój sweter, mam jeszcze takie motki, które są... No nie wiem, co z nich zrobię, nie mam jeszcze pomysłu i postanowiłam, że między właśnie te projekty, to już przy pierwszej akcji tak naprawdę i udaje mi się to robić, że po prostu wplatam te drobne jakieś pomysły, jakieś, żeby zużyć te motki, które tak naprawdę zalegają mi w szafie. Ponieważ no to nie jest jakiś wielki wyczyn, żeby jak spodoba nam się jakiś projekt i nie mamy włóczki do tego projektu, to tak naprawdę to jest kwestia kilku dni zamówienia włóczki i ta włóczka już jest u nas, więc no to nie jest często kwestia oczekiwania kilku miesięcy, że a musimy teraz czekać 2-3 miesiące na projekt. Wiadomo, co innego jest też cena, ale moim zdaniem dużo lepiej wstrzymać się przez właśnie, tak jak ja wstrzymałam się prawie cały miesiąc nad kupowaniem nowych włóczek, aby właśnie wykorzystać to, co mamy i później zaoszczędzić też właśnie, zamiast kupować najtańszej, byle było taniej, byle było więcej w mniejszej cenie, to kupić naprawdę dobrą, jakościowo wymarzoną też włóczkę, nie wiem, wręcznie farbowaną, taką, którą zawsze chcieliśmy, a nie tylko patrzeć pod względem ceny, bo to też ma dość dużo do powiedzenia, bo po co kupować 20 kilo taniego akrylu, no bo zrobię tyle projektów, a tak naprawdę nie będą one nas cieszyć. I tutaj to przede wszystkim ta akcja była dla nas osobiście, nie dlatego, żeby pokazywać, ile to gramów włóczki przerobiliśmy, bo też trochę smutne jest to, że zostało mi kilka rzeczy zarzuconych, ale ja się już tym nie przejmuję. Ja dziergam, powiedziałam, ja dziergam dość szybko, pracuję. Co prawda ten tydzień miałam akurat wolny, więc troszkę też nadgoniłam niektóre rzeczy, ale no też pracuję, zajmuję się domem, mam też inne sprawy na głowie, ale dzierganie to jest duża część mojego życia i zawsze
próbuję znaleźć na to jak najwięcej czasu. Tak jak to niektóre też osoby mi pisały, że podczas mieszania obiadu, no to zrobi tam jeden, dwa oczka, czy jeden, dwa, trzy rządki. Ale też pamiętając o czy aktywności fizycznej i zdrowiu, pamiętam też o śnie, więc nie mam czegoś takiego, że a ja teraz nie będę spała przez tydzień, żeby nadgonić w akcji, żeby zrobić, przerobić moje 3 kilo. Te moje 3 kilo zrobiłam w naprawdę zdrowy sposób i jestem dlatego z tego tym bardziej dumna, bo nie mam już tego poczucia, że mam gdzieś tam na dnie szafy włóczkę, którą no, nie wyrzucę, nie oddam. A chciałabym przerobić, tylko jakoś nigdy nie mam czasu ani okazji, więc odłożyłam na bok wszystkie inne projekty, a skupiłam się na tym i naprawdę przyznam szczerze, że zmieniło też trochę inny obraz właśnie tej inwentaryzacji mojej włóczki, ponieważ gdy mam na przykład mam teraz trzy projekty, załóżmy, mam trzy projekty na drutach i gdy już skończę jeden z nich, to od razu otwiera mi się w głowie milion pomysłów i oczywiście najczęściej chęć kupna nowej włóczki. I teraz przekonałam się, że jeśli mam taki plan, że co ja chcę zrobić następne z moich zapasów, to szybciej sięgnę po moje zapasy, niż pójdę kupić nową włóczkę na całkiem inny projekt, który tak naprawdę był gdzieś tam w planach, ale nie był na tej mojej liście, że ja już chcę go mieć ten projekt od dłuższego czasu. I znowu ten kolejny musi czekać, bo jakiś nowy wpadł pomysł. No wybaczcie, on już coś... coś mi bardzo go szkoda, no ale no niestety nic, za dużo nie mogę zrobić. Chodzimy też często po górach, ale tam też są owce jeszcze. Więc wcale mu to nie ułatwia sprawy. Więc ja powoli przeglądam. Wiem, że to nie jest dla mnie i to też nie było takie wymuszenie, żeby rozpisać, kto ma ile gram zapasów i tak dalej, tylko bardziej dla siebie, żeby to poczuć się samemu, czy ja czuję się dobrze. Ja teraz czuję się bardzo dobrze z tą ilością zapasów, jaką mam. Jedynie co, tak jak powiedziałam, ja mam tutaj teraz włóczkę tylko w tych trzech szufladach. Minus te włóczki, co gdzieś tam leżą. Jedną mam przy łóżku, jedną mam na sofie, czy dwie mam na sofie. No teraz przyniosłam tutaj. Ale te projekty, na którymi pracuję teraz, a nie mam tych włóczek pochowanych wszędzie po całym domu i tutaj też nie chodziło o to, żeby ta akcja zrobiła, a ja za dużo kupuję za dużo włóczek, że powinnam mieć totalne zero i tylko kupować na dany projekt. Nie, każdy jest inny i każdy po prostu musi poczuć, co tak naprawdę kocha w tej pasji. Jeśli ktoś kocha kupowanie włóczek i eksponowanie ich na całej ścianie, i tak naprawdę kocha też patrzeć na te włóczki, to róbcie to. To nie o to chodzi, że teraz mamy zredukować do zera całe zapasy, nie kupować nic i tylko trzymać się stricte naszych pomysłów, naszych projektów. Nie. Mamy poczuć się tak naprawdę to, co my czujemy w środku i wygrzebać te trupy z szafy, wygrzebać te grzechy z szafy, które nas tak naprawdę... które sprawiały te negatywne emocje, tak jak ja miałam negatywne emocje z tym akrylem. Pokazałam tutaj Wam, co też spotkało się z pewną dozą hejtu, niechęci i takiego negatywnego, bo wiem, że też parę osób mi napisało, a odsubskrybuję, przestajcie obserwować, bo Ty akryl przerabiasz, zamiast go oddać. No dobrze, ale gdzie ja go oddam? Przecież ktoś też będzie musiał jakoś to wykorzystać. To już zostało wyprodukowane, tego nie cofnie się. Więc lepiej to w świadomy sposób wykorzystać i mieć na uwadze, że następnym razem, gdy zobaczę włóczkę, pierwsze sprawdzę, jaki to jest skład. I nie będę chciała kupować. Więc jak ja nie będę chciała kupować, nie kupi kolejna osoba, no to producent, aha, to się nie sprzedaje, nie produkujemy tego więcej. I to jest najważniejszy sens takich właśnie akcji, żeby być świadomym konsumentem, świadomym tego, co się lubi, co się kocha i czym tak naprawdę dla nas osobiście, dla mnie jest ta pasja. Nie
dla niego, dla niej, dla wszystkich wkoło, tylko co ja w tej pasji lubię. Ja w tej pasji lubię, co przekonałam się dopiero teraz, lubię mieć jakiś swój plan, żeby realizować projekt po projekcie. I wiadomo, no może wpaść, tak jak te mitenki w ogóle nie były planowane i trochę tak naprawdę powstały na zachętę: o Gabi, zrobisz jakiś kal w akcji? No i oczywiście była propozycja od Agi, żeby zrobić jakiś już z moich projektów, ale ja sobie powiedziałam: nie, ja jestem ambitna, ja zrobię jakiś projekt, który będzie bardziej pasował do tej akcji. I moim zdaniem właśnie takie mitenki idealnie pasują, ponieważ możemy wykorzystać do tego resztki. Ja sama wykorzystam resztki, wiem, że powstaną jeszcze mitenki, ponieważ na przykład ściągać możemy zrobić jednym kolorem, górę drugim i już półtorej motka z takich pojedynczych motków jest zużyte. I wiem, że to miało większy sens niż robienie jednego z moich projektów, żeby, nie wiem, pokazać się. Bo to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby wzajemnie się inspirować. I kal był za darmo, jest w dalszym ciągu, jeśli macie ochotę, to dołączcie, ale no... Nie negujmy siebie nawzajem. Jeśli ktoś kocha włóczkę kupować, mieć pełną szafę, proszę bardzo, róbcie. Jeśli to kochacie, to dlaczego nie? Ale jeśli ja chcę przerobić mój akryl, to też mi na to pozwólcie, bez negowania, a bo ja robię akryl. Prawda? I tak przechodząc do ostatniego, co przyznam szczerze, że miałam trochę problem z tym tematem, ponieważ temat był wasze najlepsze zakupy. Włóczkowe oczywiście. No i tak, miałam takie trochę mieszane uczucia, ponieważ nie wiem, czy mam jakieś takie zakupy, które były takie moje wymarzone, najlepsze. Może najbardziej byłam, powiedzmy, no nie dumna, ale taka największą radość sprawiło mi wybieranie włóczki ręcznie farbowanej od Violi, Ulala, na które bardzo długo miałam ochotę, żeby spróbować, ponieważ bardzo podobają mi się jej farbowania. I będąc we Wrocławiu u Kasi, mogłam podotykać, mogłam wybrać taki kolor, który mi się podoba wizualnie, a nie na ekranie. I ja lubię też takie zakupy właśnie, gdzie ja mogę iść, podotykać. I dlatego rzadko kiedy kupuję przez internet. Ja wolę iść tutaj do sklepu, pooglądać, poprzykładać kolory, czy faktycznie do siebie będą pasować, czy ta włóczka w dotyku mi w ogóle odpowiada. I same kupowanie, wybieranie tych włóczek to jest taka bomba endorfin, bo ja już w głowie mam ten właśnie projekt, konkretną bluzkę, sweter, sukienkę, które będę tworzyć. I właśnie chyba takim najlepszym było właśnie te kupienie też włóczki na tą moją butelkową zieleń Fils Couture Dress, ponieważ to było też takie trochę moje marzenie, jak chcę sobie, nim zaczęłam w ogóle robić na drutach, miałam marzenie zrobić dla siebie sukienkę, ale tak odwlekałam to w czasie. Podobał mi się kolor właśnie taki petrolowy czy butelkowa zieleń. I to już stało się takie realne. Ja już kupuję tą włóczkę, ja już wybieram, ja już wiem, jaki projekt. Więc to mi się wydaje, takie było właśnie jedno z moich marzeń. Więc mam trochę kilka takich fajnych wspomnień z zakupów. I na pewno nie przestanę kupować, bo mam swoje zapasy. Wiem, że no może z rok by mi zajęło przerobienie wszystkiego, chociaż teraz moje tempo w ogóle nabrało petardy. Więc może pół roku, ale ja wiem, że i tak będę kupować tą włóczkę w międzyczasie. Ja nie będę schodzić całkowicie do zera. I to też jest ważne, żeby samemu sobie to uświadomić, co my tak naprawdę chcemy. Chciałabym dojść do takiego momentu, że kupuję włóczkę na dany projekt, przerabiam cały projekt i praktycznie nie zostało mi nic resztek, żebym później nie musiała się za dużo zastanawiać, co zrobić z takimi naprawdę drobnymi resztkami. To jest takie moje dziewiarskie marzenie dotyczące właśnie zapasów. I to też jest takie właśnie, ta akcja mi uświadomiła, dlatego że chcę mieć właśnie ten plan, że robię zamówienie włóczki, czy idę kupować włóczkę. Ja wiem konkretnie na co, ile, w jakim kolorze, w jakiej gramaturze. Ewentualnie jestem już świadoma tego, jakie włóczki mam na myśli, czyli na przykład mogę sobie wybrać, czy chcę
jakie chcę po prostu, by mi pasowały do danego projektu i po prostu później oglądając, dotykając, stwierdzam, która mi się podoba najbardziej na ten projekt. I tak, żeby właśnie te moje kupowanie było bardziej świadome, żebym nie miała takich wyrzutów też sumienia, że zamówiłam nową włóczkę, ale w sumie bez projektu i tak, a może zrobię to, a nie, tego nie zrobię, bo mi nie starczyło włóczki. I to jest moim zdaniem najgorsze i nie chcę tego więcej, dlatego do tego będę dążyć. I to mi uświadomiło i kocham takie akcje po prostu, bo to nie chodziło, żeby pokazać, że ja przerobiłam 3 kilo swojego akrylu. Nie, to nie o to chodziło. To chodziło o to, żeby uświadomić sobie, co ja chcę, co ja kocham, do czego dążę i o czym marzę. I mam nadzieję, że braliście udział w tej akcji. Wiem, że dużo osób naprawdę brało udział. Nie dla nagród, bo ja w ogóle nie brałam udziału dla nagród. Chociaż to jest bardzo miło, bardzo miły akcent tej akcji. Ale no, to było coś cudownego. Cudowne przeżycie. Mam nadzieję, że będzie kolejna taka akcja. Chociaż domyślam się, że tutaj już też będzie troszkę mało chodziło o te przegląd, właśnie jakąś dużą redukcję moich zapasów, ale może to akurat będzie, że to jest nie co miesiąc, nie jest to co chwilę, tylko tak mniej więcej dwa razy w roku, raz do roku, że po prostu pozwoli nam to przejrzeć te nasze resztki i zdecydować, co z nimi robimy. I to jest, myślę, fajne, ponieważ no nie zawsze, jak mamy jeden motek, to oczywiście go od razu nie oddamy, bo może będzie jakiś z tej samej serii, z tej samego typu, inny kolor, już wtedy można stworzyć czapkę chociażby. Więc też warto zostawiać takie rzeczy, oczywiście. I właśnie taka akcja pozwoli nam połączyć to w jakiś sensowny projekt i po prostu zrobić miejsce na nowe zakupy. I teraz chciałabym też przejść troszkę też do tej norweskiej części, więc jeśli... Jeszcze będzie trochę o dziewiarstwie, więc może macie ochotę zostać, a jeśli Was to aż tak bardzo nie interesuje, to bardzo dziękuję, że tutaj byliście. Pamiętajcie, żeby dać tą łapkę w górę, bo to bardzo motywuje. Zobaczcie też może, czy subskrybujecie w ogóle ten kanał, bo widzę, że bardzo dużo osób powraca, bardzo dużo ogląda, ale nie subskrybuje. Ja za to nic nie mam, nie dostaję żadnych pieniędzy, ale jest to takie trochę wewnętrzna motywacja, że o, kolejna osoba chce po prostu zostać tutaj ze mną na dłużej i dostawać powiadomienia, o, wleciał nowy film, że chce tutaj być razem ze mną, słuchać. I dodatkowo też im więcej tych subskrypcji, tym więcej osób tutaj trafia i się trochę nie czuję głupio, jak gadam sama do tej kamery, jakbym gadała sama do siebie. Tylko wiem, że jest tu Was trochę i jakbym pomyślała, że zaprosiłabym 800 osób do siebie, no to to jest mały koncert tak naprawdę, że no to to jest spełnienie marzeń. I ja bardzo dziękuję każdej osobie tutaj, wszystkim razem, każdej osobie z osobna. Dziękuję, że tu jesteście, dziękuję za każde polubienie, za każdy komentarz, no to naprawdę też mnie motywuje i też bardzo motywuje mnie do właśnie kreowania nowych wzorów. Ja lubię to, ja lubię tu być z Wami po prostu. Dziękuję bardzo. Więc do zobaczenia, jeśli już uciekacie, a jeśli macie ochotę zostać dalej, no to kontynuując troszkę temat akcji pogromców zapasów, no to na ostatnim spotkaniu dziewiarskim miałam oczywiście ten mój wielki kocodywan, wtedy jeszcze nie byłam pewna, co z tego wyjdzie, ale co ostatecznie stał się dywanem pasiastym do pokoju moich dzieci, miałam go ze sobą i tam już kończyłam praktycznie i skończyłam go właśnie wtedy na tym spotkaniu dziewiarskim. No i oczywiście dziewczyny, my mamy taką, że w pewnym momencie, jak już więcej osób się zbierze, no to po kolei każdy mówi, co ma na drutach, jaki projekt, co mniej więcej robi. No i oczywiście, jak już przyszła moja kolej, no to opowiedziałam o tej mojej akcji. Znaczy mojej akcji Agnieszki, w której ja biorę też udział i oczywiście padł trochę temat właśnie naszych zapasów. Co prawda nasze spotkania mają miejsce w sklepie z włóczkami, więc to tak trochę miałam dziwne wrażenie o tym mówić, ale właśnie właścicielka tego
tej naszej pasmantry i też jest właśnie za tym, żeby też mówi, że bardzo często widzi osoby, co przychodzą, kupują, 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 kupują i tak czasami jej też trochę szkoda jej sprzedawać, bo ona nie czuje tego, że oni to przerabiają i jest to pewnego czasami takie wrażenie zbieractwa, więc to też nie jest tak do końca pozytywne, żeby tylko kupować, kupować, kupować. I przyznały mi też dziewczyny rację, że też przejrzały troszkę swoje zapasy, więc to też pozwoliło, że trochę zmotywowałam i resztę dziewczyn. Tym bardziej, że tutaj nasze dziewczyny też bierzemy udział w takich kilku akcjach charytatywnych, że zresztą tak robimy różne rzeczy. Ja też właśnie dodałam kilka rzeczy, ale ich nie wliczam tutaj w akcję. I moim zdaniem jest to bardzo ważne też, żeby brać udział w takich różnych akcjach, żeby też przejrzeć swoje zapasy, tak jak już mówiłam, żeby zwrócić uwagę na to, co my tak naprawdę kupujemy i czy kupujemy dla samego kupowania, czy kupujemy dla zbierania i już też padł pomysł, żeby na następny raz przynieść takie pojedyncze motki, że się trochę powymieniamy, więc też fajnie, że dzięki temu mogłam trochę zmobilizować dziewczyny na tej na tym naszym spotkaniu dziewiarskim, że też mogły trochę poczuć się być jakąś częścią tego wyzwania, chociaż one nie miały szans żadnej wygranej, ale no trochę zaraziłam ich tym właśnie podejściem, żeby sekundkę uwagi dla swoich zapasów. Także myślę, że to tyle, jeśli chodzi o kwestię dziewiarską. Chciałam jeszcze tak trochę napomnąć, właśnie teraz są ferie jesienne, tydzień ferii jesiennych i akurat tak się trafiło, że mam tydzień wolnego. W sumie miałam iść do pracy, ale z pewnych względów no to właśnie stwierdzili, że cała firma będzie miała wolna ten tydzień, więc idealnie się trafiło. Z moimi dziewczynami głównie siedziałam w domu, ale w środę byliśmy na super wycieczce statkiem. I właśnie mam dla Was na koniec kilka fragmentów z tego statku. Pogoda była tragiczna. Tak naprawdę cały czas lało i wiało, ale mimo wszystko były fajne wrażenia mieliśmy. Trwało to prawie 4 godzinki, w tym, że później tam mieliśmy jeszcze, jak już dopłynęliśmy z powrotem, no to mieliśmy jeszcze obiad, więc fajnie, naprawdę było bardzo fajnie. Moje dziewczyny były ucieszone. To jest statek Matilde. Nasz tutaj taki, nie chcę źle powiedzieć, żaglowiec? Chyba żaglowiec. Ja się aż tak dokładnie nie znam na nazwach, jak to by było po polsku, więc wybaczcie. Ale to jest statek taki wynajmowany tutaj pod grupy. Ja też już kiedyś myślałam, żeby... Czy by była okazja się wybrać właśnie na taką wycieczkę, ale no niestety to było, musiałabym zorganizować całą grupę i no troszkę kosztowo to jednak wychodziło. A że tutaj akurat była okazja, że ze względu na właśnie ferie jesienne można było, zapisywali po prostu na listę i z innymi rodzinami się wybrać na takie właśnie, na taki rejs. Było bardzo super, starałam się tak nagrywać, żeby jak najmniej tam było widać innych ludzi. Oczywiście miałam zezwolenie, żeby nagrać załogę, nie było z tym problemu, ale no starałam się tak, żeby innych pasażerów nie było widać, więc czasami no ciężko było gdzieś tam operować, bo wiadomo, wszyscy robili zdjęcia i tak dalej, a że ja chciałam udostępnić dla Was tutaj, no to musiałam to trochę uważać, gdzie, jak nagrywam. I o, strasznie szczekam, jeśli ktoś ma chorobę morską, no to uważajcie, bo no trochę bujało. Moja starsza córka też ma właśnie chorobę lokomocyjną, był moment, że było jej dość niedobrze, ale jakoś mówi, że przeżyła. Dużo lepiej było właśnie, że jak wychodziliśmy na pokład, bo mogliśmy być pod podkładem, jak było tak za mocno padało, a jak już troszkę były takie momenty, że przestawało padać, no to wychodziliśmy na górę i jak był ten wiatr, właśnie to się robiło troszeczkę lepiej, więc... I tak pamięta, ma bardzo fajne wspomnienia, mówi, że no troszkę na początku jak zaczęło bujać, to takie było nietypowe, ale później już jak się przyzwyczaiła, no to nie było tak źle. Także w tym momencie myślę, że to tyle. To co mam na drutach już powiedziałam, więc spodziewajcie się w najbliższym czasie jakichś właśnie kolejnych projektów, jakie powstaną u mnie z moich serii. Najbardziej właśnie ten Fisketur.
Jeśli macie ochotę na testy, to zapraszam do kontaktu. Jeszcze mam kilka wolnych miejsc dla testerek lub testerów. Może ktoś ma ochotę zrobić dla mamy, dla dziewczyny. Nie widzę problemu, oczywiście. Może będzie troszeczkę większy problem z testowaniem, jeśli to by miał być prezent, ale na zasadzie przymierzeniem, ale jeśli to by było takie wiadomy prezent, żeby był idealnie dopasowany, no to myślę, że nie będzie problemu, jeśli ta osoba będzie wiedzieć, co tam będzie w tym prezencie. Dajcie znać, czy braliście udział, jakie są Wasze przeżycia w związku z tą akcją, jeśli też braliście udział. Czy może udało Wam się coś wygrać? Byłoby fajnie wiedzieć. No ja, tak jak mówiłam, ja byłam sponsorem, więc nie miałam o... Nawet no nie byłam brana pod uwagę, biorąc udział w tej akcji, ale mimo to wzięłam, bo właśnie nie o nagrody mi tutaj chodziło, ale właśnie o te moje przemyślenia, które mam nadzieję, że tym osobom, które stwierdziły, że ta akcja nie jest dla nich, to może następnym razem się zdecydują, żeby właśnie samemu przeżyć taką trochę wewnętrzną przemianę i takie trochę bardziej zrozumienie własnej pasji, bo myślę, że to też jest bardzo ważne. Także tyle na dzisiaj. Trochę dłuższy odcinek. Co prawda tam jest chyba ponad 15 minut tego filmiku, który już naszykowałam z tego statku, ale to nie musicie oglądać do końca, jeśli nie będzie to dla Was na tyle ciekawe. Starałam się też powycinać takie fragmenty, żeby za długo było to samo, żeby też nie było za nudno, no ale ja jestem bardzo ucieszona. Była to niesamowita przygoda. I bardzo się cieszę, że miałam taką okazję. I też cieszę się, że miałam okazję nagrać coś dla Was, żeby się z Wami tym podzielić. Do zobaczenia. Widzimy się za mniej więcej 2 tygodnie w następnym odcinku. Cieszę się, że jesteście tutaj. Dużo czasu na dzierganie, dużo zdrówka. Trzymajcie się. Pa!